Pozyskanie funduszy na działania związane z czystością powietrza to jeden z wielu projektów, którymi zajmować się będzie Stefan Bieszczad, przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Samorządy mają wiele do zrobienia i tu postaram się stanąć na wysokości zadania, aby zabezpieczyć maksymalne środki również w budżecie województwa, aby w najbliższym roku pojawił się program o znaczącej kwocie wspomagających właśnie samorządy lokalne, które podejmą jakiekolwiek działania zmierzające w pomocy mieszkańcom. Chodzi głównie o wymianę starych urządzeń grzewczych na nowe. Nowy program ochrony powietrza jest przygotowywany w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotyczy przekraczania wartości dopuszczalnych stężeń pyłu w otaczającym powietrzu. Polska została zobowiązana do uchwalenia nowych programów, których realizacja w ciągu 6 lat spowoduje znaczny spadek stężeń pyłu zawieszonego, a to zobowiązanie spowoduje, iż w programie muszą zostać wskazane także działania i w takim zakresie, aby do końca roku 2026 poziomy dopuszczalne pyłów zawieszonych były dotrzymane. Realizacja programu ochrony powietrza jest niezbędna do osiągnięcia standardów. Jak zapewnia radny Sejmiku Stefan Bieszczad, na pewno nie będzie skupiał się na jednym projekcie. Jako przewodniczący Sejmikowej Komisji Gospodarki i Infrastruktury musi zająć się pozyskaniem funduszy na rozwój kolei, budowy dróg czy innych inwestycji związanych z rozwojem gospodarczym Podkarpacia.